Siemano, Tuszaka z tej strony, witam Cię na moim kanale i witam Cię w serii szybkie rozpaki, quick unboxingi. Rozpakowujemy komponenty i akcesoria zestawu marzenia każdego gracza, MKG, CSGO, Micro ATX 09-2015, przedostatnim, może nawet ostatnim komponentem, a przedostatnim gratem, akcesorium, bowiem zostały nam jeszcze obudowa i monitor. Została nam budowa. Przedstawiamy obudowę Thermal Trika wersję H15. Mała, fajna obudowa, w miarę lekka. W wersji Windows, jak widzicie, Micro ATX 378x198x411 mm. Exterior, interior black, czyli w środku i na zewnątrz czarna. Material SPCC. Motherboard z 6,7 cala na 6,7 cala, nie cala, przepraszam, cala? Cala. Mini ITX, tak. A tu mini ITX płyty 96x96, czyli Micro ATX. Cooling system 120x120x25 dodana, turbo fan 1000 RPM, 16 dBA-ków, fan support, front 120. 1x120 albo 2x120, top 1x120 albo 2x120, rear, czyli z tyłu 1x120, czyli 5 coolerów full, wypełnimy. No a tutaj mamy radiator support, front 1x120 albo 1x240, top 1x120 albo 1x240 i rear 1x120, czyli na tyle. No i order to CPU cooler, wysokość chłodzenia, gdybyśmy AC chcieli, to wysokość chłodzenia 155 mm, długość karty graficznej 330 mm, zasilacz 160 mm i odd length limitation 150 mm. No i to wszystko z takich specyfikacyjnych spraw. Tutaj mamy kodzik, jakbyście chcieli zobaczyć, a to później Wam pokażę na pudełku. A teraz dobieramy się do budy. Thermal Take dba o dobre zapakowania budowy. Więc fajnie się operuje. Tak, tutaj musimy te tekturki pozwijać. Nie będzie pudełka. Palce, żeby wyjąć, palce trzeba włożyć. A teraz wyjąć budowę, to trzeba tekturę wyciągnąć. No chodź. Nie kopię za bardzo. Dobra, to tu będzie spód prawdopodobnie, tak. Zabierzemy stery. Ten stery są takie troszeczkę papierowe, nie są takie, bo są gęste, tak? Nie są takie miękkie, tylko dość twarde. Powiedziałbym, że trochę gorszej jakości zrobione. Ale spełniają swoją rolę. Wyglądał specjalnie, nie będzie. Obudowa ma być fajna. Malutka, jak widzicie. Zgrabniutka. A! Strzela! Skuba. Tak myślałem, że nie strzeli, ale nie wiedziałem kiedy. Dobra. Zobaczmy, co tu mamy. Widzicie ją od tyłu. Z boku jednego, wracam z tyłu. Na tyle. Oczywiście miejsce na zasilacz. 4 sloty na karty. Backplate albo IO Shield i oczywiście 120 z tyłu. Z góry 220, oczywiście słuchawki, mikrofon, reset power, USB 2.0 i 3.0. Od spodu mamy w miarę dobre nóżki, plastikowe, nie gumowe, niestety nie gumowe, ale plastikowe. Filtr przeciwkurzowy pod zasilaczem. Możemy sobie to zdjąć. I tak naprawdę to wszystko z tej strony. A z przodu meszyk na całej wysokości. Logo na dole. Tutaj miejsce na jeden napęd. Z tego co czuję.
Tak, miejsce na jeden napęd do wyjęcia. Prezentuje się bardzo estetycznie, obudowa jest lekka i w ogóle nie ma ruchu, jeśli chodzi o jak jest zamknięta, nie gnie się nic. Także teraz odkręcimy. Mam nadzieję, że nie spadnie na głowę, więc śrubki plastikiem otoczone, zwykłe śruby, więc takie trochę jak to w tym standardzie, to standard. Tutaj leciutkie wyżłobienie w boku obudowy, w ściance, żeby można było troszeczkę lepiej kable upchnąć. To sobie schowamy z tej strony. Tutaj, gdzie mamy szybę, byłaś zafoliowana, ofoliowana szyba z obu stron. Wiadomo, troszeczkę się rusza, a możemy jeszcze wyjąć tamto i sprawdzić, czy nam trochę pływa ścianka. Teraz zobaczymy, czy trochę się rusza, czy nie. O, nic. Trochę tylko trzeszczy, strzela, ale nic, ruchu praktycznie żadnego. Więc dość sztywno. A teraz jak wygląda jej sztywność? No powiem Wam, że się nie zmieniła. Jest taka sama, więc naprawdę sztywna buda. Akcesoria, zaraz sobie obejrzymy. No i przyjrzymy się jej troszeczkę od środka, jak wygląda. Klatka na dyski można zdemontować. Możliwe, że sobie ją zdemontujemy. Tutaj uchwyt do napędu też zdemontujemy i będziemy mieli miejsce na radiator, ewentualnie byśmy chcieli większy założyć. Tutaj dość płytki kuler założony standardowo, ale tego się pozbędziemy. Oczywiście okablowanie na front panel. Czy tutaj jak możemy się pozbyć tej ścianki przedniej? Jest jakaś prosta. O! Prosta metoda. Bardzo fajnie. Tutaj chyba będzie się w ogóle świeciło. Takie śledy są małe czy coś. Jakieś tutaj widzę po tej stronie plastik. Tu jest z tej strony. O! Z tej strony jest jakaś gąbka, ale to sobie ją potem zdejmiemy. Tu jest meszyk, ale no taki jakby filtr od razu przeciwko żogu, ale filtr nie zdejmujemy, nie odejmujemy od tego, czyli tam będziemy musieli zdejmować, żeby oczyścić jakby całą ściankę. Tak to wygląda. Kable sobie tutaj idą, to zdemontujemy, górę całą, no nam nie będzie potrzebne, to zdemontujemy, to prawdopodobnie też zdemontujemy. Tu jest śruba jakaś. To sobie to zdejmiemy. Mam nadzieję, że nie jest zanitowane. Chyba nie. Chyba nawet mogę to teraz. Tutaj jest jedna śruba, tu jest druga śruba. I możemy zdjąć. Proszę. Ale fajnie. I mamy zdemontowane. I mamy to z głowy. Tak, a to możemy sobie tutaj położyć te śrubki. Zajrzyjmy do... Co jeszcze możemy? Tak, tutaj tak, wycinka na kable, fajne, tutaj nie ma gumek, no ale w tym standardzie to chyba normalne, że nie za bardzo będą jakieś gumki. Tutaj mamy dużego cutouta leciutka, a nadal sztywna, ja nie mogę, ale budka fajna, naprawdę fajnie zrobiona. Duży cutout i raz, dwa, trzy, no niestety mało, tutaj na EPS-a jest trochę mało miejsca, więc tu będzie się trzeba trochę, i tutaj jest mało miejsca, tutaj, jeśli chodzi o to miejsce, to tu jest przeraźliwie mało miejsca, więc trzeba będzie, znaczy tak, tu będzie kable trzeba upchnąć, bo tu jest tej przestrzeni troszeczkę, ale tutaj z kablami, z tym EPS-em kablem będzie się trzeba trochę pobawić, bo wycinka jest bardzo mała i to jest moim zdaniem wada. Kolejna rzecz, będzie trzeba od razu ten kabel pamiętać, żeby przy montażu ten kabel do tu przełożyć, bo potem będzie tragedia. I kolejna rzecz, jeśli chodzi o, gdybyśmy chcieli zrobić chłodzenie na górze, ono jest, pamiętajcie, odsunięte, dość mocno jest odsunięte, więc nie ma problemu. Ale właśnie mogło być bardziej przesunięte, a to mogło być bardziej wbite do środka, jeśli chodzi o tą przestrzeń, to by się przydała. To jest dość duża wada, że tej przestrzeni praktycznie nie ma, nawet palca nie włożę, więc wszystkie kable, co mi potem, no teoretycznie mamy wypustkę na ściance, tak, ale przy tej ilości kabli to będzie się tutaj trzeba z tym troszeczkę nagimnastykować. Właśnie jeśli chodzi o chłodzenie na górze, gdybyście chcieli duży radiator założyć, to nie ma jak wypuścić, teoretycznie nie byłoby jak wypuścić kabli na tył, wszystko musi zostać po tamtej stronie, bo po prostu tutaj nie ma miejsca na nic, nie? Tu jest od razu, można powiedzieć, jedno obok drugiego. Tutaj coś mnie, jakiś gwint tu jest i mnie troszeczkę jest nieobrobiony i poczułem na palcu. Oczywiście na montaż płyty, nie? Kołki, czyli będą musiały być tutaj kołki na montaż płyty. No i akcesoria, które tu mamy, możemy sobie zajrzeć
jeszcze tu mamy? No właśnie, są kołki, są śruby. A tutaj dodatkowo mamy jeszcze uchwyty na napędy w razie czego, czy na dyski, łapki na dyski, napędy. Kilka prowadnic. Jedna zaślepka na śledzie. Tutaj śruby na wentylatory grube do obudowy. No i cztery dosłownie. Cztery struny do ściągania kabli. No i oczywiście księżyczka z Quickstep User z manualem. Po kolei co i jak. Wszystko jest. Obudowa wydaje mi się, że nie sprawi mi jakichś większych problemów przy montażu. To się przekonamy, jak zaczniemy montować. Ale z tego co widzę, no tak, z kablami się trochę trzeba będzie pobawić. Trzeba będzie pamiętać o EPS-ie. Chłodzenie będziemy zakładać tutaj prawdopodobnie, a nie na górze. Na górze będą tylko wentylatory, bo chłodzenie mamy małe. Tutaj na jeden wentyl zrobimy. Także, a, przepraszam, może 5, bo się przesunęło. Także tak. No i co? I budka no, ma swoje plusy, ma swoje minusy, ale myślę, że jak ją zmontujemy, to będzie fajnym, małym potworem. Także jeśli chodzi o obudowę, możemy założyć, żeby na koniec się zaprezentowała w całej swojej przedniej okazałości. Budka się prezentuje bardzo fajnie. Też przy tym budżecie nie ma co stękać. Troszeczkę mnie zabolało, że to jednak jest za bardzo przesunięte, mogło być trochę bliżej. Wtedy cały montaż płyty mógł być troszeczkę odsunięty od krawędzi. Byłoby więcej miejsca na kable, czego tu nie uwzględnili. A szkoda. No. Także to by było na tyle. Dzięki za uwagę. Rozpakowaliśmy obudowę Thermaltake Versa H15. Cześć. Check out. Do zobaczenia w montażu. Czy tej budowy? Z tą budową.